Siemaneczko wam wszystkim, w trzecim już odcinku z gry Uncharted Zaginione Dziedzictwo, ja jestem Slender Fan. No i słuchajcie, tutaj no, zaczynamy oczywiście rozdział trzeci pod tytułem Powrót do Korzeni. I tutaj możemy sobie zrobić zdjęcie, a więc sobie zrobimy oczywiście. I sobie możemy zobaczyć. No ładne jest zdjęcie, naprawdę ładne. No i dobrze, my w tym momencie musimy udać się do Nadine, która jest już w tamtym samochodzie. A więc co? Schodzimy tędy, tak, schodzimy. Właśnie. I co? Wchodzimy na to. Teraz. Wow. No jak my się teraz dostaniemy? Dasz radę się tu dostać? Postaram się. Na pewno dam radę. A tak w ogóle to nic mi nie jest. No. I to jest ważne. Wow. Dobrze, na pewno sobie zjechałem tutaj. I co teraz? Tutaj może mogę się zaczepić liną, właśnie, a więc się zaczepiłem. I dobrze. Wow. Troszeczkę wejdę po tej linie. O, właśnie. I dobrze, bujamy się i skaczemy. Dobrze. Tak, nie uciekłam. Super, chciałam się upewnić. No właśnie, nie uciekłem nigdzie. Spoko. No i co teraz się wspinam już do Nadine? Pięknie. I o to chodziło. No i co, wsiadłem teraz do naszego samochodu. A jednak lubię mieć kontrolę. Okej. Jedziemy. Tak, teraz będziemy jechać prosto. Musimy nacieszyć się chwilą spokoju. Wow, naprawdę, naprawdę przepiękny jest zieleń, naprawdę. Okej. Na pewno trafiłby do jakiegoś muzeum, prawda? No i nie widziałam żadnej hejsalskiej wystawy. Nie słyszałam. No dobrze, no i gdzie my teraz mamy jechać? W zasadzie to wina ich ostatniego króla. Młody, lekkomyślny, obnosił się z bogactwem. Zbudował nową stolicę i zabrał tam kierunek. A później ściągnął sobie na kark Persów. I nas też. I nas też. A. No i właśnie, gdzie musimy w tym momencie jechać? Tędy jest... Nie no, tędy nie ma żadnego... A nie, jest przejazd. Myślałem, że nie ma. Ale jest, tam jest dobrze. Okej. No dobrze, a więc jedziemy. Można na początek tędy. I teraz tędy. Ej, patrz, narada flamingów. Okej, no, narada. Albo spotkanie. No. I okej, teraz pojedziemy sobie tędy. Nie mogę. No a gdzie bym mógł właśnie jechać? Przejadę przez ten wodospad w sumie. Bo widzę, że jest przejazd. Ojej. Dzięki, mogłaś mnie ostrzec. Rany, jak ty marudzisz. Dobrze, a więc jedziemy, jedziemy. To co? Nie. Jesteśmy, a tędy się dostaliśmy. A więc. Często tu wracasz? No jedź. Nie. Okej. Specjalnie. Dobrze. A więc wyjeżdżamy stąd. Jedziemy tędy. No właśnie. Jedziemy, jedziemy. Okej, i zjeżdżamy. Pięknie. No proszę. Hojsalskie ruiny. Przejedziemy przez te dane. Sprawdzę. Jak jest zamknięta, to nie przejedziemy oczywiście.
Ha, no to teraz musimy coś wykombinować, bo jechaliśmy teraz w dobrym kierunku, ale musimy w jakiś sposób otworzyć tę bramę. Ale Bidu i Belur. Myślałam, że to Ganesia i Siwa. Ktoś tu się jednak przykładał. Ganesia był strażnikiem Halebidu, tej młodszej z hojsalskich stolic. A Siwa był strażnikiem poprzedniej stolicy, Beluru. Piękne rzeźbienia. Ale mur obronny to nie jest. To kwatery rzeźbiarzy, sądząc po zdobieniach. Nadal jesteśmy na obrzeżach. Nie wiedziałam, że znasz się na archeologii. Właściwie nie ja, tylko mój ojciec. Jestem tylko złodziejką, pamiętasz? Ej, terenówka ma wyciągarkę? No to wygląda. Super. To powinno załatwić te bramy. Tak ją po prostu rozwalisz? Taki jest plan, chyba że masz dynamit. A rób co chcesz. Rozumiem, że nie. Okej. A więc bierzemy tą wyciągarkę i wsadzamy ją w to miejsce. Dobra. Tam przewiązujemy w to miejsce. Łeku! Mam przeciwników, ale spoko. Jest ich naprawdę niedużo, a my sobie z nimi poradzimy oczywiście. Oj, żyje? Żyje. Dobrze, już padł. I to wszyscy. A więc okej. Już czysto. Dobrze. Otwieramy tę bramę. Dobra, o czym to my? Miałaś rozwalić starożytną bramę. A, tak. Faktycznie. Okej. Udało się, fajnie. Nie przejeżdżamy. Okej, my teraz jesteśmy w tym miejscu i z tego co wiem, to my musimy podążać za strumykiem. Po prostu się dziwię. Nie sądziłam, że tak lepko przyjdzie ci indyjskie. No więc okej. Sentymenty w tej branży. No dobrze. To droga do śmierci. Okej. Pięknie. No i gdzie my teraz? Aha. Musimy jechać, no właśnie. Okej, tam mamy most, a więc sobie... No więc musimy przez niego przejechać. A więc okej. Wow, co? To tylko duże latające gryzonie. To nie są gryzonie. No właśnie, że tak. Bliżej to... im do naczelnych ile murów. To okay, były nietoperze. Okej, no i co? No i teraz musimy przejechać sam na górę. Przejechać tędy. Ale to nie sprawi żadnego problemu. Pięknie. I teraz jeszcze tam, jeszcze tutaj, znaczy. I dobrze, jedź. Dobrze. Wow. No więc jeszcze raz musimy spróbować. Pięknie, udało się. A więc okej. No i teraz jeszcze... No i teraz jeszcze musimy... No co... przechodź tutaj. No i teraz jedziemy tam. Niezłe masz oko. Kurde. Ściągnę. Oj, mamy przeciwników. W środku pewnie jest ich więcej. Widać, że traktuje nas poważnie. Mi to schlebia. Musimy przejechać przez te bramy. Dobra, spokojnie. Najpierw załatwmy tych tutaj. Masz jakiś plan? No. Jasne. Okej, no i co? Raz się żyje. No, będziemy musieli załatwić tych przeciwników. No i tak pewnie... No załatwimy sobie w sumie, bo i tak pewnie zauważą. Wow, snajper? No tam, tak, tam jest snajper. Okej, tu jest jeszcze... Aha, tu jest jeszcze
ktoś, znaczy już zginął. I teraz co? Teraz tam ktoś jeszcze jest, ale będziemy musieli się przybliżyć. O właśnie, o tu ktoś jest. Pięknie. A więc okej. I teraz idziemy do tamtego. Znaczy teraz załatwimy sobie oczywiście tamtego gościa. A już nie mam amunicji. No nie mam, a więc gdzieś tutaj musimy. O właśnie, jest pięknie. Granat to nie będę brał, bo nie będzie potrzebny w sumie. Wow. Kurde. Mogę teraz załatwić snajpera, mogę załatwić teraz snajpera. A więc dobrze. Pięknie, padł już. Okej, tam jeszcze kogoś widziałem. A więc idziemy tam. Idziemy. O, pięknie. Nawet nie jeden przeciwnik. To już to jest. Ojeju. Ja tutaj, kurde, nie no. A więc, okej, dobrze, tutaj się ukryję. Wezmę sobie lepszą broń. Dobrze. Wow, 120 amunicji. Fajnie. Bardzo dużo. Co tu jeszcze jest? O, tutaj, dobra. A więc okej. Jeszcze tam ktoś. A nie, to jest jakaś beczka po prostu. Czy tam... No jakaś wybuchająca beczka. Dobrze, my w tym momencie idziemy otworzyć tę bramę. O, zdobyłem trofeum. Pojawiam się i znikam. A więc fajnie. No. Pięknie. Ojejku, tu jeszcze jakiś przeciwnik jest, ale spoko. Pięknie, po cichu go załatwiłem, dobrze. A więc teraz otwieramy tę bramę. To chyba wszyscy. Tak to ja. Dzięki. No wszyscy. Ruszajmy. Ja mam, aha, mam klikać, dobrze. Okej. Pięknie. Mi się też tutaj otworzyły drzwiczki. Dobrze. I wsiadam do samochodu. Jak zwykle. Okej. Dobrze. Dobra. Przesiadka. Wyobraź sobie, że też umiem prowadzić. Nie wątpię, kochana. No i to już w sumie jest koniec rozdziału. Znaczy tu za chwilę będzie koniec rozdziału. No już mamy czwarty rozdział. Przeszukanie ich trochę zajmie. To prawda, ale na szczęście mamy pewną przewagę nad Asadem. Symbole. Spójrzmy na mapę. Okej. Tutaj jeszcze zanim zakończymy odcinek, bo już skończyliśmy na tego trzeci. Okej, zobaczmy. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Mogę śledzić trasę na bieżąco. Okej. No, my w następnym odcinku będziemy musieli dotrzeć do tej wieży. O, właśnie tu jest na mapie. Ale to dopiero w następnym odcinku. Ja się teraz w tym momencie z wami żegnam. Z szczytu można by zobaczyć cały teren. Może. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!